Jaki jest bohater werteryczny? Wzór bohatera werterycznego utrwalił się w literaturze za sprawą tytułowej postaci powieści Johanna Goethego Cierpienia młodego Wertera. Charakteryzuje go marzycielstwo i idealistyczne podejście do świata. Jest osobą bardzo emocjonalną, posiada skłonności do melancholijnej refleksji i nadmiernego przeżywania własnych stanów psychicznych. Koncentruje się przede wszystkim na sobie. Doprowadza to do skrajnego egoizmu, który możemy porównać z niedojrzałą postawą zapatrzonego w swoje pragnienia dziecka. Bohatera werterycznego najbardziej zajmuje miłość, przesadnie idealizowana, nieosiągalna i co najważniejsze niespełniona. To prowadzi go do zguby, samobójczej śmierci. Werteryzm często jest przeciwstawiany byronizmowi. Nadmiernie przeżywający swoją emocjonalność bohater werteryczny doprowadza się do ostatecznej klęski, co nie jest charakterystyczne dla bohatera byronicznego. Więcej materiałów potrzebnych do matury z języka polskiego znajdziesz na stronie matura.na.maxa.pl. To co, widzimy się?